25 faktów na 25-lecie. Niezwykłą wystawę o festiwalu Mayday otwarto dzisiaj w Rondzie Sztuki w Katowicach. Jak doszło do tego, że kultowa impreza ma swoją polską edycję? Co ma z tym wspólnego futurystyczna bryła Spodka? Jako jeden z pierwszych wystawę obejrzał Aleksander Kral. To wyjątkowa wystawa, która poprzez fotografię oddaje fenomen jednego z największych festiwali muzyki elektronicznej w Europie. Jubileuszowa edycja, jak i sama wystawa odbywają się pod hasłem 25 Years United. Ja bym chciał, żeby patrzeć na ten festiwal jako na zjawisko, jako na coś wyjątkowego, patrzeć na ten festiwal jak na pewną kulturalną wizytówkę Katowic, bo bez wątpienia to zasługuje. Te 25 plansz, które możemy tutaj oglądać, doskonale to oddają. Ilu łącznie artystów wystąpiło na Mayday przez te 25 lat? No jest to liczba około ponad 300. Podsumowaliśmy, ile łącznie ludzi nas odwiedziło. To jest rzędu 250 tysięcy, więc prawie ćwierć miliona. Przez te wszystkie lata przyszło do nas ludzi. Podsumowaliśmy na przykład, zsumowaliśmy wszystkie noclegi, które rezerwowaliśmy dla naszych pracowników, dla podwykonawców, dla artystów i wyszło nam na końcu, że moglibyśmy w jednym hotelu mieszkać łącznie przez 10 lat. Moim największym oczekiwaniem jest to, aby ten festiwal co roku był taki sam jak w roku poprzednim, ponieważ to właśnie dzięki temu, że staramy się utrzymywać zawsze wysoki poziom tej imprezy, nasi klienci, odbiorcy ufają nam właśnie przez 25 lat. Myślę, że to są naprawdę interesujące rzeczy, które mogą zainteresować bardzo wiele osób i takich, które gdzieś tam mają doświadczenie z festiwalami techno, jak również osoby przypadkowe z przystanku tramwajowego, które przychodzą tutaj, bo takie też się zdarzają. Wystawę można oglądać do jubileuszowej edycji Mayday, czyli 10 listopada.